Co to jest w ogóle za panel? Ty! Hastę masz! Zobacz! Przyspieszanie biegania! Cześć moi drodzy, z tej strony FAERL, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV. Siemaneczko. I będziemy testowali nowy granacik. W sumie nie miałem nagrywać odcinka z testowania samego granata, ale jak go wziąłem do ręki, rzuciłem i nas tak bardzo fajnie odepchał, więc stwierdziłem, że trzeba sprawdzić, na jaką odległość jest w stanie odepkać innego przeciwnika. Standardowo przypominam, że organizuję dla was konkurs na 50 tysięcy V-dolców. Wygrywa aż 10 osób. Wyniki konkursu będą podane 1 lutego. Zostało tylko 4 dni, więc mordeczki, bierzcie udział w konkursie, wbijajcie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, dołączcie do Instagrama, Discorda oraz subskrybujcie kanały, dzięki czemu to zwiększy waszą szansę na wygraną. Czy on rozwala podest, czy tylko odpycha? Okay. Aha, odpycha, no dobra. Okej, Szako, może na samym początku sprawdźmy, na jak długo będziemy mieli zamrożone nóżki. Rzucaj. Boom, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. No to wygląda, że siedem. Dobra. Jestem też mega ciekaw, czy ten granat działa na pojazdy. Dawaj, postawimy sobie jakiś pojaździk. Znaczy ten, na razie respawn do pojazdów. Cyk, cyk, cyk. Itemek. Co mówiłeś, że co wróciło dzisiaj do rozgrywki? Znaczy C4 się pojawiły na kreatywnym. Faktycznie. C4 na kreatywnym się pojawiły. Mołki. Coś jeszcze? Chyba nie, granat nie? Smokowy. Granat smokowy. No właśnie, dawno go nie miałem w ręku. Zaraz sobie nim rzucimy. C4 też weźmiemy. I ten granacik. Gdzie są urządzenia? Kład. To. Okej. Okay. Kładziki. Czyli wózki golfowe. Tarany. Samolot też weźmiemy, nie? Dla hecy. Tak, trzeba. Samoloci. Dobra. Okej. Okay. Zbudujmy sobie jakąś rampę, platformę większą. Dobrze, że jest ten tryb kreatywny, bo kurczę, wariacie, jest o wiele, wiele łatwiej ze wszystkim. Z każdym teścikiem. Okej. Okay. To co? Dobra, starczy chyba. Starczy. Rzućmy na razie granat. Aha. Zamroziło. Zamraża. Zamraża kłady, a samolot? Nie, samolot nie czuje mrozu niestety. Dobra, rzućmy sobie smoga. O kurde. Dawno tego nie widziałem. No ja też dawno tego nie widziałem. Ej, fajne są te smogi, faktycznie. Super, bo teraz na kreatywne będzie można się pobawić. Jakieś fajne tryb, wiesz co chodzi, mgła czy coś. Tak. To będzie taka zadyma, że koniec świata. Ja dziękuję, że nic nie widać. Ciekawe jak on się długo utrzymuje. Dobra. Szaku, wiesz co? To teraz postawmy jeszcze jedną wyżej rampę. Przypominam, że jedna kratka ma 5 metrów. Buduj tak do końca i licz ile kratek. Ja buduję w tą. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Dobra. Mam 90 metrów. Tam jeszcze damy... Daj jeszcze dwie kratki do przodu stamtąd. Będzie stówka. Dobra. Powinno być bynajmniej. Dobra, szybko sobie to ścielimy ładnie. Okej, okay, zaścieliliśmy pole prawie że 100 na 100. Teraz staniemy sobie gdzieś na środeczku. Mi się wydaje, że będzie mało, wiesz? Mi się wydaje, że będzie mało. No mi też. I zobaczymy. Dobra. Od tego miejsca. Jak daleko jest w stanie nas wyrzucić granat? Albo dobra, nie, inaczej zróbmy. Źle robię. Odtąd. 7 sekund będziesz nas aż odpychał, tak? Dobra. Aha, ty wypadłeś za mapę. A ja lecę. Dobra, czyli tyle. Jednak 100 metrów to jest mało. Trzeba dobudować jeszcze troszeczkę. Ej, mega, to jest zarąbisty ten granat. Wyobraź sobie na końcu, co się będzie działo. Jak będzie mała strefa gdzieś na jakiejś góreczce. Jak będzie można bardzo łatwo osoby zrzucać poza strefę, jak będzie na przykład przy wodzie, nie? Jest to mega ciekawe. Oczywiście widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ten nowy granat. Co uważacie, czy zostanie po prostu niedługo znerfiony, będzie chłodził nóżki na przykład na 3 sekundy i na samym końcu zostanie wycofany z gry, trafi do skarbca, czy się przyjmie do rozgrywki? Moim zdaniem
powinno być jeszcze więcej granatów. Ja lubię granaty, naprawdę. Moim zdaniem każdy item powinien się pojawiać w grze, tylko żeby miał taki bardzo rzadki respawn, co nie? No, powinno być tak. Dobra, Szaku, odpalaj. Dobra. Jednak nie, nie w tą stronę. Ty poleciałeś, tak? Nie tędy droga. Tak, wyleciałem. Trzeba rzucić chyba jakoś inaczej, czekaj. Gdzie jest ten granacik? Jeszcze raz granat w dłoń i goń. Ciekawe jak występowanie tego granatu, w sumie jest to napisane. Można go znaleźć w łupach luzem oraz w automatach do sprzedaży przedmiotów. Pojawia się w stosach po 3 sztuki. Maksymalnie 6 sztuk w stosie. Dobra, odpala. Dobra, mnie teraz ładnie odbiło w sumie, ale chyba nie za słabo? Nie, dobrze jadę. Ej, bo mi mapy bra... Nie, dobra, jest. Przejdźmy teraz tutaj i policzmy pola. Szaku, weź przejdź tam koło tego drewienka stań, a ja cię ze snajpie. Dobra. Zmień drużynkę, okej. Okay. Weźmy sobie snajpereczkę. Heavy. Gdzie są naboje? Ej, tutaj jeszcze coś zostało dodane. Co to jest za panel? Modulator ruchu. Było to? Niebieski modulator ruchu i początkowy ekwipunek. Ty, jakieś są dwa nowe te przedmioty. Nawet tego nie widziałem. Chyba, że było. O ile się mylę, napiszcie w komentarzu. Dobra. Dobra, bierzemy. Jesteś w innej drużynie? Tak. Dab! Ej! Jakim cudem? Aha, dobra, teraz zabrakło amunicji. XD. Po prostu XD. Dobra, przeładowywuj, Faral. Ile stawiasz? Ja myślę, że z 80 metrów. Ej, ja jestem ślepy chyba w dzisiejszym odcinku, naprawdę. 105 metrów, czyli granat. Dobra, zróbmy jeszcze jedną próbę, żeby to potwierdzić. Wychodzi na to, że granat na 100 metrów odbija. Co to jest w ogóle za panel? Ty! Hastę masz! Zobacz. Przyspieszanie biegania. Czujesz? A, no. O nie! W byle jaką stronę biegniesz? Ej, kozak, naprawdę kozacko to wygląda. Ja dziękuję, XD, zobacz. O lol. Fajne, co? Tego jeszcze nie było. No tego jeszcze nie było, super, super. Kiedyś takie niby miały wejść papryczki do gry, że tyłek ci się pali za mocno i uciekasz, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Odtąd, chodź Szaku, stawaj koło mnie. Dobra, jadę. No i teraz powinienem cię zasnajpić ładnie. No i dawaj. Okej. Okay. Stań tam, przy tamtym. Gdzie ja stanąłem? Pod listkiem, centralnie pod listkiem stań. Masz założony mocno hełm na głowę? 106 metrów, dobra. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że nowy granat odepcha nas na około 100 metrów. Bądź też odepcha przeciwników. To też jest dobry granat do ewakuacji, bo on nam obrażeń nie zadaje, co nie? No, raczej nie. Nie zadaje, no. Zobacz, jak to będzie kozacki tryb z takimi... Rzucasz sobie granatę i masz pada. I za jak zapierdzielasz. Już to można taki curling nagrać, wiesz? Zrobić taki fajny tor, że jak twoja postać wpadnie na przykład na boosta tego, to leci dalej, nie? Kto dalej dojedzie? Ej, spoko to będzie. Jak zobaczycie u kogoś i powie znowu ktoś, że to nie był Farala pomysł, no to nie uwierzę. Ej, naprawdę fajnie. Ale teraz mnie patrz, nie zboostował. Jak ten panel działa? Działa na maszyny? Chyba nie. Ale jakiś dziwny dźwięk leciał. Ale może nie dali jeszcze animacji do... Czekaj, zaraz zobaczę to. O. Przyspiesza! Nie, no, przyspiesza, no! Przyspiesza. Zobaczymy teraz na nitro, jak pójdę. Uwaga. Przyspieszyło. No, teraz idzie jak burza. Fajne to jest. Dobra, wózek golfowy zobaczmy. Ej, to całkiem teraz zaczną inaczej budować te wszystkie tory wyścigowe. Będą miały większy sens, moim zdaniem. Taki boost jeszcze dodatkowy. A, wszystko przyspiesza. Tak, kurczę, tylko animacji nie ma, wiesz, na samochodziku. Aha, no dobra, no spoko, a samolot? Dobra, nice, no.
Samolot popsuje wszystko, kurde. Powinni zrobić takie jeszcze obręcze do samolotu przyspieszające. Dobra, sprawdźmy sobie. Chyba niestety się nie da. Początkowy ekwipunek, sprawdźmy sobie. Dostosuj. I tu co możemy dać? Drużyna widoczna, aha. Upuść przedmioty z ekwipunku na ustawiony generator. Wyznaczona drużyna otrzyma te przedmioty po rozpoczęciu gry. Ej, spoko. Naprawdę fajna opcja. To jest fajne. No, to jest super. Fajne, będzie można zrobić nowy trybik jakiś. Okej, okay. Zróbmy tak. O. Ci powiem, że bardzo słabo. Spodziewałem się czegoś lepszego. O, będzie teraz jechał. Będzie jechane. Czy ja wiem? Jakoś tak chyba słabo moim zdaniem. Na wózek jakoś chyba to nie działa. Bardzo, bardzo słabo, bynajmniej. No co mogę rzec, szaku? Aktualizacja bardzo fajna. Z pewnością to wiele zmieni w trybie kreatywnym. Te smogi, te nowe granaty, te nowe... Nie wiem, co to znaczy, jak to nazwać? To się nazywa modulatory ruchu. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli tak. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z testowania broni. Trzymajcie się. Yo! Yo! Dobra, jeszcze raz nagramy początek. Chodź na górkę. Idę, idę. Ty wiesz, że jutro nowy starter pack, nie? No już wiem. Tutaj, chodź, to nie miałem jeszcze, miałem powiedzieć o konkursie.